co dociekają, jak twój stan zdrowia, jak idzie ten powrót do 100% dyspozycji? No już lepiej, myślę, że od przyszłego tygodnia już zacznę normalnie z drużyną. Treningi teraz indywidualnie trenuję, bo na ostatnim sparingu tutaj ze Stalą Rzeszów tak niefortunnie upadł na mnie przeciwnik i coś mam z barkiem. No, ale już lepiej, także jest znaczna poprawa. Codziennie tutaj pracuję z fizjoterapeutami. No i też treningi jakieś na siłowni i bieganie, także. Jasne. W Szczecinie dopingowałeś drużynę z trybun, odwiedziłeś swoje rodzinne strony. Fajny był taki powrót w tamte miejsca? No tak, chociaż żałuję, że nie mogłem pomóc drużynie na boisku, bo jednak zawsze w Szczecinie to dla mnie szczególny mecz, bo cała rodzina wcześniej sobie kupiła bilety i myślała, że będę grał, no ale niestety też musiałem z nimi usiąść na trybunach. No ale chyba większa nerwówka oglądając mecz z trybun niż będąc na boisku albo na ławce. Jak nie masz na coś wpływu, to chyba strasznie się denerwujesz, przebierasz nogami. Dokładnie, no zawsze na trybunach czy na ławce to jest inny stres. Później na boisku, jak się ma na coś wpływ, to no to jest łatwiej. Pamiętam tutaj ostatni mecz w pierwszej lidze z Podbeskidziem, jak zszedłem na ostatnie 5 minut, to naprawdę takich nerwów myślę, że w życiu nie miałem. No ja też miałem takie nerwy. Jutro dopinguję sprzed telewizora. Tak, już nie będę jechał do Białegostoku, bo tutaj jest, mam rano trening i w sobotę też od rana trenuję, także w telewizji będę dopingował i mam nadzieję, że pierwsze 3 punkty powrócą do Łodzi. You are making videos here. Yeah? Yes. So can I be afraid? It's my first time here, so for my friends, for my family, it's time to enjoy. And I hope to come back with 3 points. I feel proud, but of course we want more. We want to win games, and well, the result it wasn't that we need that we won, but today we fight. We will fight to the end to catch these 3 points. Yeah, and what can you say about your first days and first weeks in the team, about relationships and friendships? I saw you make a good relationship with Božidar. He also speaks Spanish, yeah? Yes, he speaks a little bit Spanish. Since the first moment we talk in Spanish, as you said, and well, we are together all day, so it's so easy to adapt with his company, and well, at the city for now it's perfect, it's spectacular, and now it's time to work, it's time to play and to join 3 points. Yeah, but I saw on the Instagram you are so grateful you can make debut in highest division in Poland. you are very happy. Yes, of course. For me it's a great opportunity, a great chance to be happy, to play well and to help the team to grow up. And well, that's my work, grow up together and we will enjoy. So I believe today you will make more minutes than in Szczecin. I hope. This is the coach work. No, it's mine. No, it's my decision. So we fight and we work for this. Before every game, you are walking around the pitch and listen to music. Is this the best way to be prepared for the game, to be focused? Yes, to relax and to be focused on the game. And I like to see the pitch, how it's fast or no. And so, what can you say about this pitch? A top pitch.
top. This is like the best. In Szczecin, I think in Szczecin also with top. Yes, like in Szczecin, it's yeah. Top. This is the best for the football, good football. And did you think about making some little gift for yourself for birthday, which you will have in few days? We'll see what happens. I do my 100% and I hope win this game. And what can you say about making debut in Polish highest division? Was it big difference between second league or this league? Yes. I have more quality, so and static, and I think it's better than second in Poland. Była troszkę pompka po ostatnim meczu. Pogadasz też. Była troszkę pompka po ostatnim meczu. No nie wiem, nie oglądałem, to wy tak mówiliście, nie? No ja troszkę oglądałem i tam nazwisko się przewijało często. Jak wrażenia w ogóle po takim powrocie do Ekstraklasy po spoko, jakimś czasie? Nie, wiesz, ja jeszcze w pierwszym składzie nie grałem, pierwszy mój mecz. Także fajnie, no nie? Zupełnie inna otoczka, inne w ogóle, no wszystko, nie? Tak naprawdę. No dla mnie też wielka różnica, stadiony, jakaś taka atmosfera wokół meczu, zainteresowanie, to wszystko robi wrażenie. No pewnie, no wiesz co, trzeba teraz tylko zdobyć 3 punkty i co, nie? No najwyższa pora. Wracamy do Łodzi, najwyższa. Jakieś tutaj pora, skojarzenia z Białymstokiem, z tym stadionem, czy pierwszy nie, raz? Nie, raz miałem wycieczkę tylko z Lechem Poznań, jak siedziałem na ławce. No ale ogólnie to tylko raz tutaj byłem i chyba wygraliśmy wtedy, więc spoko, nie? No to mam nadzieję, że dzisiaj goście też wygrają. No. A generalnie jak się czujecie? Już tak na maksa weszliście w sezon, czy jeszcze ta najwyższa dyspozycja ma przyjść? Nie, no dobrze się czujemy, nie? Myślę, że pokazaliśmy w Szczecinie, że potrafimy fajnie grać i wiesz, brakowało trochę konsekwencji i skupienia może w niektórych momentach, ale dobrze to wyglądało i wiesz, my się czujemy dobrze, nie? No to był taki mecz, że porażka, ale zostawiliście po sobie dobre wrażenie. To mam dzisiaj nadzieję, że i będzie i zwycięstwo, i nadal no to właśnie, dobre wrażenie. No właśnie, dobrze, że powiedziałeś. Żeby było przede wszystkim zwycięstwo, a dobre wrażenie później, żeby było. Najważniejsze są punkty. Niezwykłym przeżyciem było dla mnie zobaczyć Was w telewizorze tydzień temu, oglądając mecz ze Szczecina. Naprawdę, a fakt, że mogę dzisiaj zobaczyć widzów na żywo i że, od razu powiem, za tydzień będę mogła odwiedzić Wasz stadion, wypełniony znów po brzegi kibicami, no jest dla mnie czymś, co już mnie ekscytuje, chociaż jeszcze trochę czasu do tego minie. Mi momentami jest głupio tak o to pytać, czy się cieszycie, w sensie pracownicy i ogólnie otoczka, a tu dzień dobry, pomachamy. Dzień dobry, Andrzeju. Tak jest. Dzień dobry. Tak jak powiedziałem, trochę czasami jest głupio, no bo tak trochę może to miało mało miasteczko w jakiś sposób, ale rzeczywiście też mamy ogromny głód tej dużej piłki w Łodzi, no bo jeszcze niedawno w czwartej lidze graliśmy, a teraz możemy na tak pięknych obiektach, jak nasz oczywiście, być. No a tak zastanawiam się, jak otoczka tego spotkania, no Jagiellonia tam ma jakieś cele, i tak zastanawiam się, jak widzę się postrzega Ekstraklasie. Jesteśmy tego Widzewa bardzo ciekawi, chyba. Każdy z nas jest ciekawy i no tak jak patrzę w skład i tak jak patrzyłam na pierwszy mecz, no ten skład jest w dużej mierze składem Widzewa pierwszoligowego, uzupełnionym chłopakami z doświadczeniem, ale przecież nie takim doświadczeniem, a troszkę mniejszym, więc jestem bardzo ciekawa, jak to zagra, bo po prostu trzeba z tego stworzyć zespół. Wydaje mi się, że to, co widziałam na przestrzeni ostatnich lat w wykonaniu Janusza Niedźwiedzia, to jest dość dobra ręka do tworzenia zespołów, więc wierzę, że to jest drużyna, to jest klub, który zamiesza w tej lidze, a tak jak pytałeś o ten powrót i o to, czy on nas cieszy z tej drugiej strony perspektywy, tak, i tak cieszy nas powrót Widzewa bardzo, szczególnie tutaj tyle lat trzeba było czekać, ale ja przed tygodniem byłam w Kielcach, gdzie koronę widzieliśmy po zaledwie 2 latach przecież, a tak jak czułam olbrzymi entuzjazm ze strony wszystkich ludzi w klubie, że znów tu są, tak u nas też coś takiego panuje. Na wozie, tu na murawie, w studiu. Taka kolejna historia, której świadkujemy, to jest piękne. Dobra, poproszę o trochę kulisów pracy telewizji, bo mnie ogromnie ciekawi to, jak się pracuje i dźwiękowo, i na wizji, no z takim sąsiedztwem, bo już pomijając, że to kibice Widzewa, to jest to wypełniony sektor gości, dosyć głośny. No i często tak jest, że nasze studia są ustawiane właśnie przy sektorach gości. Jak to nie są sektory gości, to często są to te najważniejsze, najgłośniejsze sektory gospodarzy, więc można się do tego przyzwyczaić oczywiście, o ile ktoś umie się przyzwyczaić do posiadania kwadratowej głowy przez kilka godzin po pracy, bo to też jest to. W uchu mamy swoje głosy, mamy wóz, reżyserkę w głowie, staramy się mieć też swoje myśli, plus mamy te odgłosy czasami naprawdę wysokooktanowe, więc kwestia przyzwyczajenia i
rozdzielenia myśli i ścieżek myślowych na tych kilka chwil. I zazwyczaj my gościmy Cię na stadionie Widzewa, gdzie chyba trochę jesteś u siebie, a teraz Ty gościsz Widzew, no też nomen omen u siebie. No, bardzo się cieszę, że w Ekstraklasie, to najwyższa pora, więc miło się spotkać po raz kolejny w Ekstraklasie. Ten materiał zostanie opublikowany po meczu naturalnie, no to możesz zdradzić o silne strony Jagiellonii albo coś, czego obawiacie się w Widzewie dzisiaj? Znaczy wiadomo, to jest początek sezonu, jest dużo niewiadomych, więc zawsze przed meczem lepiej się nie wypowiadać, po meczu zawsze człowiek jest trochę mądrzejszy. Ja cały czas powtarzam, w tym meczu niech wygra lepszy. Cierpieliście trochę z Piastem? Tak, to był trudny mecz i myślę, że wynik lepszy niż sama gra, ale rzeczywiście było dużo serca, dużo zdrowia zostawione na boisko i to najbardziej cieszyło. Obawiacie się Widzewa jako Beniaminka? Czy taka analiza po meczu w Szczecinie nastąpiła? I to jest taki, z Waszej strony, jak patrzycie na Widzew przed dzisiejszym meczem, to był bardziej taki entuzjazm, czy raczej już widać jakiś system gry, który został wprowadzony jeszcze w pierwszej lidze? Widzew zagrał bardzo dobry mecz i nie zasłużył na pewno na porażkę i oczywiście analiza była tego meczu. Ja cały czas powtarzam, że od samego początku, odkąd przyszedł trener Niedźwiedź, Widzew jest bardzo dobrze zorganizowany jako zespół i to potwierdził również w Ekstraklasie. No mówię, szkoda niewykorzystanych sytuacji, bo na pewno Widzew w tym meczu nie zasłużył na porażkę, ale mecz meczowi jest nierówny, więc dzisiaj oczywiście wiemy, czego możemy się spodziewać po Widzewie, ale tak jak mówię, to są początek sezonu, więc zawsze są te znaki zapytania. No dobra, panie Łukaszu, panie dyrektorze, czy to praca w Jagiellonii to w tym momencie największe zawodowe wyzwanie w dotychczasowej karierze w piłce? Na pewno duże wyzwanie, bo przyszliśmy tutaj z prezesem Petkiewiczem w trudnym momencie. Jest to cała przebudowa organizacyjno-sportowa i małymi kroczkami widzimy już efekty, więc na pewno jest to wyzwanie, a czas przyniesie efekty. No widzę, w Ekstraklasie to jest zawsze firma, zwłaszcza, że jedną pożegnaliśmy, taką dużą firmę krakowską, to dobrze, że to się wyrówna. No ja jestem ciekawy tego, co widzę w pokaże i no mam nadzieję, że to będzie taki powrót na stałe. Mimo, że mi troszkę bliżej do Warszawy, ale szanuję każdą drużynę i chciałbym, żeby Widzew tak na dłużej został. No, ja byłem ostatnio kilkukrotnie w Warszawie i usłyszałem, że każdy legionista cieszył się trochę, że ten Widzew wrócił i śledził na przykład ostatni mecz z Podbeskidziem, no bo to jednak powrót uznanej rywalizacji w poprzednich latach przynajmniej. Ja to jeszcze pamiętam te mecze, kiedy Widzew przyjeżdżał na Legię. I wygrywał. 10 lat temu wygrywał i zmieniał krajobraz piłkarski Polski, więc jak najbardziej. Ja się cieszę się, że będzie frekwencja szła w górę i mam nadzieję, że z tym trenerem, z tymi piłkarzami Widzew na dłużej zostanie. Jeszcze pytanie tak technicznie. Czy odczuwa, jeszcze no pewnie za wcześnie, ale czy w Telewizji Polskiej liczycie na trochę wzrost oglądalności meczów w prime, jeśli chodzi o obecność Widzewa? No, mam nadzieję. Ja nie jestem ekspertem od oglądalności, ale myślę, że trybuny pokazują, które mecze cieszą się popularnością i myślę, że to też będzie widać, jeśli chodzi o oglądalności. A jak trafi się mecz Widzew-Legia, Legia-Widzew, czy widzę z Lechem chociażby, to będą hity. Siemanko, ale żeś mnie trafił. Ja tu inkognito. A nie ma, już nie będziesz inkognito, ale to już po meczu się wiesz, jak już odpalisz po racę meczu, no. I po chuliganie. Dobra, to no to wtedy, ale wiesz. No dobra, zdradzisz, co cię tu sprowadza? Wiesz co, mnie tu sprowadza tak, mieliśmy taki temat z firmą, gdzie pracuję w Press Focus. To jest taki na otwarty świat mnie to tak, że tak powiem, pozwala mi być. Mieliśmy temat Warszawy i sobie pomyśleliśmy, że możemy też tu wpaść, bo jest po drodze, że tak powiem. I postanowiliśmy sobie odwiedzić właśnie takie atrakcyjne spotkanie, jakim jest Jagiellonii mecz z Widzewem. No ale no chyba no bo będzie się działo dzisiaj, co? Ja myślę, że tak. No fajnie, sektor gości słyszałem, że pełny. Okej, obrócę się. No. Znaczy zapełnia się powoli, ale słyszałem, że będzie komplecik. Pewnie gospodarze też coś będą chcieli pokazać, no bo atrakcyjny jednak przeciwnik. Zresztą każdy chyba mecz, gdzie będzie Widzew, no to będzie atrakcyjny, nie? Ja tak sobie patrzę. No myślę, że tak. No przede wszystkim w pierwszym sezonie, wiesz, to jest duża rzecz dla nas, nie? Ale chyba dla was też powrót do pierwszej ligi nie, to jest duża no jasne. Też. No w końcu poważna liga, to właśnie u siebie tam powtarzałem, że w końcu poważna liga i czuć te też poważne firmy są w tej lidze. No w tym sezonie, my w zeszłym sezonie oczywiście nie chcemy tam wracać, ale odczuwaliśmy, że sporo fajnych klubów, meczów z kibicami, no ale teraz naprawdę napakowana ta pierwsza liga. No Wisła Kraków, no to taki mecz przyjaźni, ale UKS, GKS Katowice, sporo tych firm. No będzie się działo, na pewno będzie się działo, no my tęskniliśmy za czymś takim, no bo jednak no pojeździło się po różnych, z całym szacunkiem, Gaciak, nie wiem jak to się odmienia. Fotohigiena Gać. Tak, miejscowość Gać, tak. Nie wiem, no jakoś tak można tam to nazwać, no to przeżyliśmy troszeczkę, miejmy nadzieję, że to jest odwrót historii ruchu Chorzów i się w końcu spotkamy na najwyższym szczeblu. We'll be right back.
Dawać panie konsekwentnie gramy swoje i dzisiaj przynosi zwycięstwo. Dawaj! Kto wygramy? Podobnego, aż nie wierzę. Pawłowski, piękne uderzenie, coś fantastycznego, co Bartek zrobił przed chwilą w samo okienko bramki białostockiej. Thank you.
Is it good game? Perfect. Not good. Perfect. The best. Okay. So let's two times I got. And you have it. Yes, of course. Of course. So excited. Our first goal here. I hope that we score more. More and more. Gratulacje, to co dzisiaj widzieliśmy. Ile jeszcze więcej trzeba poprawić, ile jeszcze takich drobnych rzeczy, żeby cieszyć się zwycięstwem. Zasłużyliśmy na to, duże brawa, a Pawłoś i Sanci mają coś do przekazania.